No dobra, to witam już w kolejnym odcinku, jak widzicie zresztą. I teraz tak, to jest mój pierwszy odcinek zaraz po tym, co powiedziałem, czyli po tej usterce i mnie zastanawia tylko jedna rzecz, czy znowu mi coś tam się, że tak powiem, tam spługuje lub się zwolni, nie wiem, cokolwiek. Powiem szczerze, że bardzo takich momentów nie lubię i mnie to trochę zaczyna martwić, to co się zaczyna dziać, bo nie ukrywam, że fraps, który miałem, po prostu uległ jakimś tam błędom i po prostu musiałem ściągnąć starszy, który nie żre tyle pamięci wirtualnej, który tam więcej klatek wyciągnie, nie będzie się tak lagować, prawda, i inne tego typu, prawda, problemy w trakcie nagrywania. Jakie by tu auto wziąć? Ja tak właśnie się zastanawiam i szukam. No nie wiem, kurde, tak żeby coś tam sprawdzić, przetestować. A, wezmę ten, co tam spróbuję. Niech będzie. Jeszcze tylko zobaczę, czy mam wszystkie odpowiednie części, czy nie jest jakiś tam... Wszystko dobrze. A, suspension też jest dobrze, czyli podwozie. Też... No to czyli dobra, wszystko. Weźmy sobie to. Będę przymierzał się powoli do nagrywania. Chyba to będzie pierwszy, tak naprawdę pierwsza taka jakby emisja z całego wyścigu na 60 okrążeń. Tak jest, dobrze słyszycie, na 60 okrążeń. Czyli taki wyścig trwa powiedzmy około godziny 40 minut, godziny 45 powiedzmy, 105 minut, czyli to jest jakieś na 5 części, 20 minut, 21 minut musiałby film trwać, tak żebyście tam oglądali sobie spokojnie moje poczynania w tym medalu. Nie wiem jeszcze jakim autem, trudno powiedzieć, ale się już tam, że tak powiem, zastanawiam nad tym, jakim autem by tutaj się przejechać. I się zastanawiam między innymi, czy na przykład nie tym. Się tak zastanawiam. Albo czy sobie nie kupić Civica EG6, rocznik 9.3. Chodzi oczywiście o tego hatchbacka. No oczywiście są najsłabsze, no zobaczymy, jak to wyjdzie. W kwalifikacjach nie będę startował, bo będę najsłabszy. To jest konstruktor taki bardziej owalny, więc ja to nie będę ryzykował. I pytanie, ile klatek? Aha, czyli standardowo 28, 22, 32, no powiedzmy, oby się nie zlagował, oby. Aż tylko się o to modlić, kurde, normalnie, bo ostatnio jak nagrywałem, to mi się przyciął. Na bodajże, żeby nie skłamać, na bodajże pierwszym okrążeniu chyba i to był przedostatni zakręt, także no bardzo tak no nieszczęśliwie i już widzimy, jesteśmy na 5. miejscu, prześcignęliśmy Lantisa, który ma tyle samo koni co ja, jedzie dużo wolniej. Wow, trochę za wolno. Nawet bardzo. Dobra. No i tu się już coś tam powoli... Aha, dobra. Bałem się, że znowu w tym samym miejscu mnie zlaguje, ale nie. Powtórka z rozrywki by była. Oj, to by było naprawdę jakiś fatum chyba. Nie wiem już jak to... Nie wiem już jak bym miał to nazwać. Fatum po prostu, no jakby to się miałoby powtórzyć. Po raz drugi jeszcze w tym samym momencie. No to by byłaby po prostu jakaś masakra, totalna jakaś... nie wiem... tragedia. Minuta 4.54. No. Powiedzmy, że no... tutaj nie mam szans. Lantis się oddala, widzę, czyli jest wolniejszy. Widzimy. O, pięknie, o to chodzi. Zobaczcie, 126, 120, no tam nawet 124 musiałem troszkę, że tak powiem, odpuścić. O, pięknie, zobaczcie. No trochę już środkiem zatykałem ten zakręt, ale... no, dałoby się lepiej, nie powiem, dałoby się lepiej. Dawno tym autem nie jechałem, więc też tak trochę na spontanie jadę nim. To jest czysty spontan, to już od razu zaznaczam, nie? Czysty spontan. Dawno nie jechałem tym autem, więc to już jest historia. Widzę, że no tutaj GT-R LM jest 4. I na zakrętach widzę się gorzej spisuje od Celiki. I go doganiam, ale nie na tyle, żeby złapać DRS. Czyli to jest jeszcze za daleko. Dużo za daleko. To jest jakieś 3 sekundy przewagi nade mną. Tylko mi się nie zlaguj, tylko mi się nie zlaguj. Żeby tylko... O, pięknie, 126, jeszcze szybciej, no proszę. O, o to mi właśnie chodziło. Taki właśnie... No to już trochę gorzej, ale to dlatego, że za późno się ułożyłem do drugiej części jeski, że tak powiem, do tej szykany. Takie przechylone, takie zakręty, jak widzieliście. Zresztą to się nazywa na to fajnie po angielsku jak banding. Właśnie, o, na przykład takie coś. To jest w stylu takim bandingowym ten zakręt. Czyli jest taki przechylony jak do NASCARu. Na przykład jak oglądacie NASCAR, to macie takie o 4, że auto jak jest równa horyzont, to się przechyla o 45 stopni, jeżeli chodzi o to. To już tam... No jednak gorzej, gorszy czas. O 6, 7... 700 ponad, 72 tysięczne. No cóż, 10 sekund straty do lidera, no nie miałem szans kompletnie. GT-R LM widzę opadł już z sił też i... Oj, ciężka czwórka, ciężka czwórka. Ale następny tor będzie chyba jeszcze lepszy, coś czuję. 5. miejsce, jedziemy dalej, nie tracimy czasu. Dopóki nam nie zlaguje grę, a jeżeli nawet zlaguje, to wcisnę najwyżej pauzę i jakby odczekam ten moment. Tu nie startuję w kwalifikacjach, bo nie mam z nikim szans. Że tak powiem, startuję od razu już z buta z 6. miejsca. 3,49 i 1,13. No ale nie tym, nie Celiką, nie ma opcji. Może 1,16, 1,18, no to byłby taki szczytowy rezultat. Czuję. No zobaczymy, może tu będę miał coś jeszcze do powiedzenia, zobaczymy. Mam tylko 326 koni. GT-R LM, który jest przede mną, ma 660, NSX tam widzę jest trzeci, ma 541, Castrol Supra ma 646, a na pierwszym jest GTO, który ma tych koni 670, czyli no... Wszyscy mają tak, no większość ma powyżej 600 koni, ja mam tylko 326, czyli tyle samo co Mazda Lantis, którego właśnie już wyprzedziłem i... znów odstaje, czyli widocznie... no i widzimy. No ale widzę, jest już lepiej, lepiej, no bo dużo więcej zakrętów jest, tu na prostej będzie już totalna miazga, chociaż jest ten DRS, no nie, już mi uciekł, ale złapał ten chwilowy DRS, już się szybciej wysprzęglił, już jest lepiej. Oj, dobra. No nie wiem, który tu mogę być, trudno powiedzieć, ale wiem na pewno, że nie wygram. Może, oj, GT-R LM tam błąd na... To, no i też ja się pomyliłem, także no niestety. Aha, no tu widzę GT-R LM walczy chyba z, coś z przyczepnością, coś jest nie tak z ustawieniami. I widać, że no pomimo tak ogromnej mocy i tak ogromnych prawda, umiejętności, i tutaj poważna ścinka, no i niestety tak to się kończy. No jestem ciekaw, który mogę zlądować. Tu spuszczają gaz, wszyscy, tylko nie ja. I tutaj właśnie zyskuję między innymi, tylko na tym fragmencie, a nareszcie to... Oj, tam się coś bardzo miota ten GT-R, widzimy. Bardzo się miota, oj, bardzo, bardzo. Skyline sobie nie daje rady coś. Oczywiście to jest wersja specjalna, która kosztuje 500 tysięcy, jak widzicie. Oprócz GTO, te 3 auto, które to są, czyli Castrol, NSX-R, LM GT2 czy Nismo GT-R LM, one są warte 500 tysięcy w Special Model. Wystarczy, że wejdziecie na jakąś markę i macie przycisk Special Model i macie tam do 500 tysięcy do wyboru. Kolor oczywiście, podane auto. No nie mogę na razie jakoś się dorwać, chociaż no jest szansa... jeszcze nie, ale jest bardzo blisko. Może będzie 3. miejsce, może. Może, ale to jest tylko... Dobra, wypchnięcie, trochę takie no dosyć nieładne wypchnięcie. Dobra, NSX, szybciutko DRS, łapiemy DRS. No, Nismo nie ma tu szans, z bardzo prostych powodów, dlatego że on tu zwalnia, zresztą wszyscy tu zwalniają na tej jesce. No i teraz pytanie, jest DRS, teraz mam przesuwam w lewo, zakręt w lewo i teraz muszę się wcisnąć, że tak powiem, trochę chamsko, no niestety, zrobiłem to. Jeszcze trochę zaraz Castrola dorwę. No niestety. Tak duże spuszczenie z gazu nic nie dało po prostu. Za duża moc po prostu, no i się nie zmieściłem. Ledwo na styk, nawet tam nie uderzyłem o ścianę, ale ten chodniczek wystarczy, że wjecham i wystarczy, że Castrol to właśnie wykorzystał i mnie wyprzedził. Jest obecnie drugi, a ja za nim, tuż. Trzecie okrążenie. No i widzimy, że klatki nie spadają, jest nawet chyba lepiej jak poprzednio, ale no nie chcę tutaj przeceniać, bo zobaczymy, co wyjdzie w trakcie nagrywania. Może mi się zaciąć, nie daj Boże. Aha, dobra. Troszkę go pukłem, że tak powiem. No, tak jak mówiłem, 1.16, no 1.18, 1.17, czyli tak wcelowałem, że tak powiem, w środek. Tak jak na starcie, mówiłem, że no to może być teraz gorzej, bo troszkę zostałem tam przycięty, chociaż, no nie wiem co o tym sądzić. Będzie chyba lepiej, 1.16 i 4. No nie najgorzej, poniżej 4 minut, to jest całkiem spoko, jeżeli chodzi o czas, jak na Celikę, która ma ponad 6 i trzecie miejsce, no i rozwaliłem Honda NSX-R, LM GT2, jak widzicie, i Nissana, Nismo GT-R LM. Obydwa auta, które są warte po 500 000 i łącznie jestem już czwarty w punktacji. No nie wiem, czy wygram. Nie wiem. Trudno powiedzieć. Ja, bardzo trudno. 5000. Wygrać chyba już nie wygram. Chociaż nie wiadomo. Grand Valley Speedway. O, no to będzie ciężko już tutaj. Będzie bardzo ciężko. Chyba że NSX się pomylił, bo ma tej tendencję do mylenia się na tej bardzo długiej szykanie, takiej pod górę, że tak powiem, zaraz po nawrot, zaraz po takim ostrym zakręcie. Tam ma tendencję do mylenia się i może na tym skorzystam, będę czwarty ewentualnie, ale to zobaczymy. Niecałe 5 km ma ten tor. 4,58. No, myślę, że ja tutaj chyba poniżej 5 minut nie zjadę, także tu nie mam na co liczyć kompletnie. Na żadne jakieś tam fajerwerki. 1,36,076. No, 1,40 jak to będę miał, to będzie dobrze. 1,40. No, 1,39 przy fragmencie, gdzie się auto dobrze, naprawdę bardzo dobrze przyczepi. Pytanie, czy się NSX pomylił. Nie pomylił się. Dobrze, jedzie dalej. Nadal walczy. Nadal walczy, nie poddaje się. Jest bodajże trzeci tuż za Castrolem. Pierwszy jest GTO. Znów, już trzeci raz będzie pierwszy. Aj, no i to jest to. No i teraz jestem tuż za nim i mi się zaraz skrętność pogorszy tego auta, bo jestem zanim tuż jest skupiony teraz na tym, żeby właśnie wyciągnąć tą prędkość jeszcze większą. No i teraz ten piękny zakręt w prawo, że tak powiem. Jeden chyba, no, trochę tak nieładnie go przejeżdżam, bo stosuję takiego trochę wall ride'a. To jest oczywiście niedopuszczalne i ja go już tu wyprzedzam. No i niestety pomyłka, bo... Dobra. No. Prawie udało mi się go okiwać, ale prawie, bardzo ciężko. Oj, bardzo. Oj, tu już zwalnia, tu się już poddaje. Zresztą to już się chyba wszyscy poddają na tym fragmencie, więc nie sądzę, żeby tylko od GTR tak się szybko. Blok. 168, 172. Dobra, tyle wystarczy, żeby nie przesadzić. I GTR LM mnie oczywiście spowalnia. Bardzo tak, no, w taki dość chamski sposób. Też ładnie bloczy, żeby tak widzę, czyli no czwarte miejsce. No, NSX się nie pomylił, jak na razie. I chyba tak zostanie. Tak mi się coś wydaje. No chyba, że coś się, nie wiem, wydarzy, Castrol się pomyli, nie wiem. Dojdzie do jakiegoś fascynującego pojedynku o drugie miejsce i wyjdzie tak, że na ostatnim okrążeniu NSX się nie zmieści i skorzystam, będę trzeci. A przy okazji Castrol zresztą chyba też ma tam małe tendencje do mylenia się na tej jeździe. Tylko nie te słabsze auta. No. No nie da rady. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze jest szansa o podium. Może nie pierwsze, drugie miejsce, ale jest jeszcze szansa o trzecie miejsce. Walcz do końca. Kurwa mać, ja pierdzielę. No i patrz, już... No i to jest właśnie to, o czym mówiłem, te słynne bloki, które no... No niestety boty po prostu tutaj są bardziej bezczelne, więc niestety ja też muszę je tak dosyć... że tak powiem, no właśnie, niestety DRS. Wystarczyło. Kawałeczek i wystarczyło. Jeszcze zaraz mnie GTR mnie śmignie zaraz na prostej. Dobra. I tak nie miałem szans, że tak powiem. Już wolę odpuścić. Teraz muszę się łudzić o to, żeby... Aha, fajnie, jeszcze trzecie okrążenie, no super. Zarąbiście. A przy okazji zobaczycie. GT-R LM jest dużo szybszy, prawda? I teraz patrzcie co robię, zajeżdżam mu drogę, on chce mnie wyprzeć od zewnętrznej i go wywala. I tak powinno się stać z NSX-em, gdyby doszło do jakiegoś takiego, prawda, zaciętego pojedynku. Tyle, że GT-R LM tutaj widać uratował się swoją sytuację, jeszcze jeździ. Chyba. Tak, jeszcze jeździ, dobrze. Widzę go nadal. Aha. Dobra. Powiedzmy, że... No. Jakaś szansa jest. Dobra. Wykorzystałem to w końcu. Spróbuj mnie teraz złapać. No, 1,39, tak jak podejrzewałem. Trzeci. I taka sama kolejność chyba. Aha, dokładnie. GTO, Castrol, ja, NSX, GT-R, Lantis. Z ogromną już stratą. Który jestem? Nadal czwarty. Nadal czwarty. No i zapraszam do drugiej części pojedynku.